padło trochę deszczu w nocy. I nie wiem, czy damy radę zaorać te poprzeczki. Jakoś idzie. Po południu ma niby padać, jak będzie padać, to dzisiaj nie będziemy więcej orać, dopiero jutro, pojutrze, bo ma spać dużo deszczu, ale to muszę skończyć dzisiaj, żeby Henik skończył siać tą pszenicę tutaj. Robimy to wszystko na timelapse. We'll be right back.
pokażę wam, jak robię poprzeczkę od zewnętrznej, bo wiele razy pytaliście. Widzicie, unoszę ostatnią skibę kołem kopiującym i tak płytko robię orkę ostatnią skibą, że wiecie, pierwsza idzie normalnie, ale wyorywuję właśnie takie tematy, nie? Ale to jest życzenie Henninga. Chciałem zawsze orać, wiecie, ostatnią też głęboko i on by wtedy na sucho przejechał raz i z powrotem broną wirnikową bez wysiewu nasion, byśmy mieli ładnie, wiecie, zasypane i później nie ma tych chwastów i odrostów zbóż tutaj na końcu, nie? Ale to jest jego życzenie i nie mogłem nigdy tego zmienić. Także pole mamy już skończone, widzicie tam aż chęte góry. Jedziemy teraz do bazy, bo ma zaraz znowu padać deszcz i nie wiadomo, czy dzisiaj będziemy orać następne pole, czy dopiero jutro. Nakładki niedługo do wymiany. Może już. Lepi się do butów wszystko. Nowi widzowie mogą oglądać sobie filmy, podlinkowałem w opisie, orka poprzeczniaków od wewnętrznej i od zewnętrznej, też takie są stare filmy. Można sobie rzucić okiem, jak oram poprzeczniaki.